Widzowie, zastanawialiście się kiedyś, czy ten zombie, którego zawsze widzieliście w pewnym miejscu, czemu on kiedyś zniknął, co się z nim w ogóle dzieje, jak to w ogóle to wygląda? No to dzisiaj odcinek poświęcony specjalnie niemu, a ty, drogi widzu, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, myślę, że masz. I napisz w komentarzu zombie, a ja ci przypnę serduszko, więc no, napisz w komentarzu zombie, ja ci przypnę serduszko i lecimy, wam pokażę, o jakiego zombie chodzi. Pewnie kojarzycie bardzo dobrze tego zombie, bo kiedyś w ogóle w odcinkach to prawie codziennie do niego lataliśmy, bo on się raz pojawiał, raz znikał w różnych godzinach. Chodzi mi dokładnie o tego zombiaka. Jak widzicie, ten zombiak tutaj sobie leży cały czas i jest informacja, że można go otworzyć i dzisiaj to zrobimy. Dzisiaj spróbujemy go otworzyć. No i co trzeba zrobić, widzowie? Jak widzicie, mam pełno przedmiotów. Jeżeli serio chcecie go otworzyć, nie powiem wam dokładnie, jak to zrobić, bo macie od tego moje poprzednie odcinki, więc jeżeli chcecie go otworzyć, to oglądajcie wszystkie odcinki moje, które nagrałem. Tak, i tylko tak, nie musicie zbierać kryształów, bo tego nie robiłem teraz, i nie musicie zbierać czarnej materii i uruchamiać monolitów. Jak zobaczycie te rzeczy u mnie na kanale, nie musicie ich robić, nie możecie pominąć, ale no musicie aktywować na pewno wszystkie guziki z innych odcinków, więc tak, nie zbieracie 7 kryształów, nie zbieracie 7 czarnej materii, nie uruchamiacie monolitów. Tych trzech rzeczy nie musicie robić, bo ja ich teraz nie zrobiłem, a już mogę aktywować zaraz, żeby zombie sobie uciekł. No, więc jeżeli to zrobicie, sobie wszystko inne, weźmiecie książkę, weźmiecie zieloną kartę, pójdziecie do tego domku AOEIO, weźmiecie patyk, weźmiecie to, no i wtedy będziecie mogli to zrobić. Więc jeżeli już wszystko to zrobiliście, to jak sprawdzić, czy na pewno wam się to udaje? No, musimy iść do jednego ważnego bardzo miejsca. Czyli tutaj, do Music Food... O, tu. Co wam jeszcze pokażę, widzowie? Powiem wam, kiedy mi się to aktywowało ogólnie. Co jeszcze zrobiłem? Zrobiłem portal, więc też możecie sobie zrobić portal. I o, możecie zobaczyć w ogóle, ile aktywowałem. Aktywowałem tyle rzeczy, żeby ten... zombie się otworzył. Jeszcze tu piszę Markus Brookhaven. O, jeszcze aktywowałem tego nigdy nie pokazałem na odcinku. Też macie. Specjalne miejsce, którego nigdy na żadnym odcinku nie pokazałem, to u mnie teraz macie. Macie tu specjalny pokój z krzesłami, który jest schowany z tyłu. Też, i nie musicie wpisywać kody do kina, bo też nie wpisałem, jak widzicie. To są te lampki, które musiałem aktywować. Macie tu specjalny pokój w ogóle. Też jestem pierwszy raz, nie, jestem drugi raz w nim, bo pierwszy raz byłem, jak robiłem sobie z osobą, którą niedługo poznacie na odcinkach i też bardzo, bardzo zajmuje się sekretami w Brookhavenie. I razem rozpracowujemy, co tak naprawdę można tu zrobić, żeby być pierwsi na świecie szybciej niż zagraniczne osoby nawet. I znamy kilka rzeczy, o której wiemy tylko my, a nikt z zagranicy jeszcze o tym nawet nie wie, bo oglądałem i nie chcę tego nigdzie nagrywać, nigdzie o tym mówić, ponieważ wiemy tylko o tym, ale nie wiem, jak to jeszcze odblokować. Więc nie chcę o tym nagrać, nie chcę o tym nikim mówić, bo nie chcę, żeby ktoś z zagranicy nas wyprzedził, bo jesteśmy aktualnie chyba najbardziej do przodu. Ale podpowiem wam, że jest jedno miejsce, w którym no, można sobie otworzyć jeszcze dodatkowe drzwi i nikt o tym nawet nie wiedział. Dobra, no to musicie obserwować mój kanał, bo no, jesteśmy z tym na pewno do przodu. Okej, okay, jeżeli już jesteśmy tutaj, odblokowaliśmy sobie to, lecimy sobie tutaj. Do tego marketu, do galerii handlowej lecimy. I wlatujemy sobie na górę. Musimy mieć śpiwór. O, jak widzicie, nawet mój śpiwór jest. Wchodzimy sobie w tą ścianę. Ustawiamy tak jak zawsze. Tak się ustawiamy. I wchodzimy w ścianę. Okej, gdy wejdziemy w ścianę, widzimy tutaj dwie dźwignie. One pojawią nam się dopiero wtedy, kiedy wykonamy te wszystkie czynności. I sobie je klikamy. Dwie. Teraz, jeżeli mamy je kliknięte, to możemy na spokojnie stąd wyjść. Tak samo. Bierzecie sobie śpiwór, stawiacie go przy ścianie. O, i możecie wyskoczyć. Więc bez żadnego problemu, o jest. Ja sobie teraz schowam i musimy teraz lecieć, no gdzie? No właśnie, lecimy do naszego zombiaka. I teraz nasz zombiak, zobaczycie, co się teraz z nim stanie. Co się teraz z nim stanie? Lecimy sobie tu. A, jeszcze widzowie, w ogóle zanim do zombiaka polecimy, to też tu informacja. Wodę. Wodę zawsze ustawiacie tak. Czyli i klikacie od tego. Klikacie to. Klikacie to, klikacie to. Tego nie klikacie, tylko te trzy. Tak, tak zawsze to znaczy. To, dużo ludzi, ja też kiedyś wprowadziłem w błąd, ale dowiedziałem się. Jeżeli chcemy otworzyć miejsce z krzesełkami, które teraz widzieliście, to musi ta wajcha być u góry zielona, a ta czerwona. Jeżeli chcecie otworzyć miejsce do wpisania kodów nad szkołą, jest takie miejsce, które ja w jednym odcinku nie udało mi się tego zrobić, ale jest to miejsce nad szkołą, to to musi być włączone, a to wyłączone. Tego to tak tutaj ludzie właśnie mówią. No nie wiem, czy oba włączone działają. Nie próbowałem, ale mówią niektórzy, że lepiej nie robić, bo wtedy się coś innego psuje.
Więc jeżeli chcecie włączyć, to to wyłączacie, to włączacie i macie wtedy nad szkołą sekret. To wyłączacie, to włączacie i macie wtedy ten sekret z tymi krzesełkami. No, więc tak to macie tego podział, żeby było wiadomo. Okej, okay, lecimy sobie teraz tutaj do tego miejsca. Tutaj na górę. I teraz tutaj przy zombie powinno coś się stać. Lecimy. Okej, okay, jak widzicie, już to widać. Macie zombiaka prawie że otwartego. No nie całego otwartego, tylko macie otwartego guziczkiem. I ten guzik można kliknąć. I jest to zombie. W ogóle odstaw się, bo guzik pod spodem. Nie, jest cały czas. Ej, to jest na tyle ciekawe, że... No, można tu dojść samemu. Można tu dojść samemu. Zajmuje to, jeżeli znasz wszystkie sekrety, dojście do tego tworzenia zombiaka zajmuje jakieś 15 minut robienia sekretów, nawet do 20. Z kolegami zrobicie to w 5. No, więc teraz mamy to i klikamy. I... Teraz zostaw subskrypcję i... Zobaczcie. Teraz ten zombiak jest naelektryzowany. Oj. I nie wiem, co trzeba zrobić. O kurczę, co jest? Jakiś dźwięk się wydobywa z niego. Ej, to jakiś dźwięk się wydobywał. O, jest dźwięk. Dobra, widzowie. Wydaje mi się, że zombiak jest ożywiany tą energią, którą ukrywa Mr. Brookhaven. Jest on ożywiany. No zobaczcie, no co tu może się dziać? Ej, bym się położył teraz? Może się przeniosę? Nie, no nie wiem, ale... Zrobimy tak. Okej. Okay. I teraz się położę i kliknę. Puh. Miałbym się mnie tam przeniosło. Ale nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, co dalej z tym trzeba zrobić. Naprawdę dużo już zrobiliśmy. Jeszcze, widzowie, słyszałem o jeszcze jednej rzeczy, którą niektórzy mówili. Usunę sobie drabinę. Jest jedna rzecz, o której mi mówili, żeby to sprawdzić. I też mało bardzo osób o tym wie. Dlatego to też jest to, co mogę wam zdradzić jako nieliczny sekret, bo jesteśmy naprawdę do przodu. Myślę, że na YouTubie nie spotkałem jeszcze nikogo, kto był tak bardzo do przodu sekretami, gdzie ja jestem. I razem z jedną osobą, którą niedługo poznacie. Dobra, musimy wziąć sobie domek z tą roślinnością. Tam. No, więc to też nie jest tutaj. To jest taki sekret, który wam niestety nie zdradzę. Musicie poczekać i wtedy wam nagram dokładnie. Dobra. Bierzemy sobie tą książkę. Ona też jest bardzo ważna. Okej. Okay. Z tego co wiem, ona też jest bardzo ważna, bo po wzięciu jej w laptopie pokazuje się informacja, że... Yes, please indulge against... No, what best... Co tu jest? O, co to teraz znaczy? Czekajcie, to trzeba to przetłumaczyć. Ale no, zaczyna się grubo. This you are. No i co widzowie to w ogóle chodzi? Ale no, to laptopy bardzo dużo pomagają. Więc no, warto brać. Proszę, rób jak cię każą, agencja wie, co jest dla ciebie najlepsze. Czyli chodzi o to, że prawdopodobnie agencja mówi, że mamy robić to, co nam każą. Bo mówią, że to jest dla nas najlepsze. Ale znając życie, my prawdopodobnie nie chcemy pracować dla agencji, tylko chcemy pracować dla Brookhavena. Więc nie możemy się słuchać agencji. Agencja chce nas jakby zetrzeć z tego planu całego. I musimy robić wszystko na przekór agencji, żeby inaczej to wyglądało. Więc możliwe, że jak mamy tą książkę... Quantum tamten... Ona też jest ważna. Coś to będzie znaczyło. No nie wiem, naprawdę. Myślę, że coś tu może być, jakaś energia, coś tu może strzelić. To coś będzie na pewno, ale co to, no na razie nie wiem jeszcze. No zobaczymy na przykład jak tu stoimy, przy tym zombiaku, jaka jest wiadomość. W każdym różnych miejscach jest różna wiadomość, więc no... Okej, okay, czyli na razie jest to, że rób to z agencji, to jest to najlepsze, czyli no... To były ślady agencji, a ja, drodzy widzowie, dziękuję za oglądanie, na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka!